Was serdecznie w dzisiejszym odcinku Zapomniane Gwiazdy Niezapomnianych Produkcji. W dniu dzisiejszym moim gościem będzie postać nietuzinkowa i nieuchwytna. Podróżnik, który przemierza oceany od Antarktyki po Arktykę oraz wokół globu. Wyśmienity łowca i, jak się okazuje, aktor, którego kreacja w słynnej produkcji Stevena Spielberga od ponad 40 lat nie tylko spędza nam sen z powiek, ale również przyczyniła się do rozwoju nowego gatunku filmowego, którym są horrory naturalne, czyli te z udziałem zwierząt w roli głównej. Moi drodzy, przed Państwem gwiazda filmu Szczęki, Żarłacz Biały. Dzień dobry. Dzień dobry. Żarłaczu, 45 lat minęło od czasu premiery kultowego dziś filmu Stevena Spielberga pod tytułem Szczęki. Co zmieniło się w Twoim życiu od tego czasu? Wszystko. I to na gorsze. Czy to znaczy, że nie lubisz filmu Szczęki? Wiesz, to nie jest tak, że ja tego filmu nie lubię. To świetne widowisko. Osobiście bardzo szanuję Stevena Spielberga, bo to wspaniały reżyser, który po prostu wie, jak zrobić dobry film. Niestety, nie takiego rozwoju kariery spodziewałem się po tak kasowej produkcji. Ten film zaszufladkował mnie i wszystkie inne rekiny jako krwiożercze bestie, które polują na ludzi, którzy z tego co wiem, nie są ani smaczni, ani odżywczy. Ha, czyli jednak wiesz, jak smakuje człowiek. Nie, no nie wiem, no to z opowieści. To tak jakby się ciebie ktoś zapytał, skąd wiesz, czy mucha albo karaluch są niedobre w smaku. Raczej ich nie jadłaś, ale nie spodziewasz się, że to smakołyki i też nie szukasz okazji, żeby je zjeść. No tak, teraz już rozumiem. To w takim razie powiedz, jakiego rozwoju kariery spodziewałeś się po takim filmie? To była trudna rola. My, rekiny, nie jesteśmy przyzwyczajone do tego, żeby na co dzień polować, atakować czy walczyć. Zwykle najadamy się raz na kilka tygodni czymś tłustym, takim jak foka, uchadka, żółw albo inne ryby. I później raczej oszczędzamy energię. W tym filmie musiałem codziennie wykonywać bardzo trudne ataki. Rzucałem się na łódki, rozwalałem pomosty. To nie jest coś, do czego jestem przyzwyczajony. W związku z tym oczekiwałem, że ktoś doceni moje rzemiosło i że później będę mógł się starać o jeszcze bardziej wymagające role. Niestety, zostałem zaszufladkowany. Do tego ludzie przenieśli swój strach z kin do wody i to odbiło się negatywnie na wszystkich moich krewnych i znajomych rekinach. Co takiego masz na myśli? No jak to co? No to, że wy, ludzie i Hollywood, dla was liczy się tylko wygląd. Odpowiednie proporcje ciała, piękne lśniące zęby. Nikt nie docenia talentu czy umiejętności. Weźmy takiego Tawrosza. To jest rekin, który jest duży i ma bardzo długie, wystające z buzi zęby. Ludzie się go boją, ze strachu go zabijają. Przecież to jest chore. To są zęby przystosowane do łapania rybek w ławicy, a nie turystów. To co w takim razie chciałbyś powiedzieć ludziom, jako aktor, którego rola utknęła w martwym punkcie z powodu postrzegania go przez pryzmat pierwszej roli? Ha! Najtrudniejsze pytanie na koniec. Myślę, że po prostu musimy zachować trochę zdrowego rozsądku. Filmy fabularne to przede wszystkim rozrywka. One wiele rzeczy podkolorowują, wyolbrzymiają i niestety musimy pamiętać, że wiedzę o świecie musimy czerpać z różnych źródeł, a nie tylko z hollywoodzkich produkcji. Święte słowa. Dziękuję Ci za ten wywiad i za ponadczasowe przesłanie. Dziękuję.